Cześć, witajcie w 64. odcinku moich nagrań. Dzisiaj mamy dzień, pierwszy dzień po cyklu 7 dni pytań od Was. Widzicie, mój temat, który sobie na szybko wybrałem. Chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak zacząć nagrywać takie filmiki, jakie ja nagrywam, na przykład jak ten. Najgorszy jest pierwszy raz. Jakby wszyscy. Pierwszy raz możemy zetknąć się, oczywiście pierwsze co nam przychodzi do głowy to wstyd, stres. Co powiedzą o nas inni. A najgorsze jest to, co powiedzą o nas najbliżsi nam ludzie, czyli koledzy, rodzina. Prawdopodobnie większość czy duża część będzie sobie myślała, że to jest niepoważne, głupie, że się nie nadajesz. Chociaż z drugiej strony nikt tego ci wprost nie powie. Może czasem ktoś tam odważny, przywódcę. Od drugiej strony wielu ludzi również jest ciekawych. Ale nastaw się na to, że będzie raczej hejt, że raczej będzie niechęć. Lepiej się nastawić na coś najgorszego, żeby później jakby to łatwiej przyjąć. Co jeszcze? No właśnie, ten stres i obcowanie z kamerą, z aparatem, to jest bardzo trudne. Naprawdę mówić do urządzenia, do kamery, która no nie jest ani atrakcyjna, nie mówimy tutaj do ładnej blondynki, ani do kumpla, który może jakoś reagować na nasze słowa. Po prostu mówimy, czasem jesteśmy zmęczeni, myśli uciekają i wychodzi bełkot, bla, bla, bla. I tak naprawdę, nie jest to łatwe, jednym słowem. Wiadomo, na początku będzie stres, ale mimo wszystko trzeba zacząć, trzeba się nastawić na to, że będzie kijowo, naprawdę będzie słabo, nie będzie nam się podobać. Będzie beznadziejne. I musimy to wziąć jako, no, że tak raczej będzie, te pierwsze nagrania nie będą fajne, będziemy się stresować, ale z czasem obiecuję po swoim przykładzie, że będzie lepiej i zacznie Wam się to na pewno podobać. Tak, bo co jest najważniejsze w przemówieniach? Przekazywanie emocji. Tylko 7% tego, co mówimy, trafia do odbiorcy.